Gospodynie całego turnieju, zawodniczki rekordu Bielsko-Biała i drużyna, no zgoła niespodziewanie, meldująca się w fazie Final Four, Wierzbowianki Wierzbno. W narożniku piłkę ustawia Martyna Gąsiorek. Uderzenie Wiktorii Nowak w czwartej minucie meczu, bielski rekord na prowadzeniu 1-0, ależ to było efektowne otwarcie rezultatu. Zofia Śmietana traci piłkę na rzecz Wiktorii Pietrzyk, ta z kolei kapitanka uporała się także z Patrycją Sarapatą, ale końcówki Wiktoria Nowak, ależ poszła za ciosem zawodniczka rekordu Bielsko-Biała, dobijając piłkę po strzale Wiktorii Pietrzyk. Karolina Czysz, jej błąd, po którym piłkę lokuje w bielskiej bramce Nikoli Jędrzejczyk, a zatem w 28 minucie trafienie kontaktowe dla zespołu gości i tylko jedna bramka do odrobienia. Pietrzyk na lewą nogę, Wiktoria Pietrzyk, znów słupek, przychodzi w sukurs zespołowi z Wierzbna. Ależ okazja dla Bielszczanek, przypadków w tym sporo, ale tu stawiła nogę, tak jak należy Wiktoria Pietrzyk. Krótko błatoń do Jędrzejczyk. Chyba nieudane to uderzenie. Nie. Rusza z szybkim atakiem. Cygan, otwiera się szansa dla rekordzistek. A na uraz! W 37 minucie meczu szybki, zabójczy dla rywalek atak. Wyprowadzony i zakończony przez Annę Huras. Rekord obejmuje prowadzenie 3-1. Szybkie rozegranie, nie. A jednak... Katarzyna Moskała na 4-1 w 37. Niesamowite 30 sekund w wykonaniu rekordzistek. W mojej opinii trener Samuel Jania wiedział, kiedy wypuścić na parkiet Laurę Kłębek. Majewska i trafienie na 5-1. Posłuchajcie Państwo trybun przystartowej. Radość bielskich kibiców na trybunach hali przystartowej. Dobre spotkanie, Wiktoria. Dobre spotkanie i w końcu przełamana klątwa półfinału. Dwa razy się nie udało i teraz kolejny raz, jak w przypadku Ani Huras w tym spotkaniu, teraz tak w przypadku drużyny do 3 razy sztuka udało się awansować do finału i teraz już nic nie muszą, tylko mogą.